Dziś spotykamy się w temacie niezwykle ważnym też ze względów na profilaktykę zdrowotną. Ale ja w temacie jednym ważnym, który jest jednym z naszych postulatów wpisanych do porozumienia z panem prezydentem. Od przyszłego sezonu musi wrócić do Opola miejski rower, system wypożyczeń rowerowych, którego nam niezmiernie w Opolu brakuje. Mieszkańcy zgłaszają nam to, że chcą chętnie pojeździć sobie po Bolko, w innych częściach miasta, przemieszczać się na rowerze. Nie mają jak, nie posiadają roweru, nie mają na niego miejsca, stąd też nasz postulat o tym, aby ten miejski rower, system, który już kiedyś był, którego zabrakło, aby on wrócił. Również proponujemy zrobić audyt hulajnóg w mieście Opolu, tego, aby nie stały one w różnych miejscach, nie walały się, więc też jest to kwestia tego, aby miasto porozumiało się z operatorem systemu hulajnóg, aby te hulajnogi również jakoś zaudytować i posprzątać. Nie mówimy nie hulajnogom, natomiast stawiamy przede wszystkim na rowery. Szanowni Państwo, Opolanie i Opolanki przyzwyczaili się już do korzystania z rowerów i będą jeszcze bardziej chętnie korzystać, jeżeli będzie można przemieszczać się z każdego miejsca w mieście, jak również do atrakcyjnych miejsc w całym województwie. Marszałek przygotował już na wyjazdach z Opola takie możliwości przemieszczania się, natomiast zależy nam na tym, aby dokończyć ten krwiobieg aktywności rowerowej w naszym mieście Opolu, ale abyśmy mogli korzystać z rowerów, potrzebne są również pewne stacje naprawcze, gdzie każdy będzie mógł zostawić swój rower w oświetlonym miejscu bezpiecznym, ale również dokonać drobnej naprawy. Myślę, że w wielu miejscach w Polsce już takie stacje się sprawdziły. Jestem przekonana, że jak Opolanie będą mieli pełne standardowe warunki do korzystania z rowerów, zarówno tych prywatnych, jak i również tych miejskich, to zdecydowanie będą korzystać z tego coraz częściej, a przede wszystkim coraz bezpieczniej i będą do tego również wdrażać młode pokolenie. Dziękuję. Proszę. Zależy nam również na tym, aby powołać oficera rowerowego w randze pełnomocnika prezydenta, osoby, która będzie współpracować na co dzień ze środowiskami rowerowymi, osobami indywidualnie przemieszczającymi się naszymi ulicami. Być może powstaną ciekawe programy zachęcające mieszkanki i mieszkańców Opola, aby na rower się przesiąść, a może pomyślimy o parkingach monitorowanych, gdzie w sposób bardzo bezpieczny właściciele jednośladów będą mogli pozostawiać swoje rowery.